Szanowni Państwo, kochani moi, chcę się dołączyć do tego apelu, co pan Wojciech Suchodolski, mój przyjaciel, powiedział. Tank został napadnięty, okradziony z pieniędzy, z dokumentów i tak dalej. Dziś jest, napisałem, choć święto, niedziela, ale jest skierowane pismo do pana komendanta wojewódzkiej policji. Kategorycznie postawiłem wniosek dla jego, ażeby komisarz trzeci, wiem, co go przyjrzy, Wrocławskie 51A, kategorycznie wziął na swoje barki komendant i napisane zapytaniem, że będę rozmawiać z komendantem trzecim komisariatu, pilnie to, i to pilnie będę rozmawiać, podkreślam jeszcze raz, pilnie będę rozmawiać, żeby wysłał swoich ludzi w teren, ani siedząc na dupie, jak powiem, na dupie komisariatek, ale w teren mają chodzić. Mają pilnować ulicę. Mają pilnować, po trzech, po czterech chodzić. I pilnować. Zachodzić do mieszkań i pytać się, jak żyjecie, jak, co wam trzeba pomóc i tak dalej. A nie siedzieć na dupie tylko. Nie od tego jest policja, żeby siedzieć na dupie w komisariatach. Bo ja apelowałem i apeluję nadal do pana Daniela Kołnierowicza w imieniu Komendy Wojewódzkiej Policji, ażeby on naprawdę ruszył dupę swoją, tą ciężką, bo może na pewno, bo on z trzeciego komisariatu pochodzi, znam jego dokładnie, ażeby ruszył tą dupkę swoją, za przeproszeniem, tłustą, bo już na pewno potłuściał. Ja się nie boję się. Może być karany ja. Mogę być karany. Nie boję się sprawy, nie boję się niczego. Mogę być jeszcze raz badany w psychiatryku i tak dalej. Mogę być zamykany, bo wy tylko policjanci umiecie zamykać ludzi tak jak mnie, uczciwych, godnych, rzetelnych, sprawiedliwych, że z komisariatu czwartego napisał wyraźnie, komendant się podpisał, bo zażądałem, ażeby komendant się podpisał i się podpisał, że ja musiał być w dniu, już zapomniałem, który dzień, ale wiadomo, dla komendy czwartego komisariatu być doprowadzony w kajdankach. Ale ja pojechałem sam na badanie psychotropowe do Choroszy, do psychiatryka, zbadałem się i nie wiem, jaka opinia wyszła od pani doktor, ale mam nadzieję, że opinia wyszła dobra, że nie jestem umysłowo chory, bo nie jestem umysłowo chory i bardzo proszę pana komendanta komisariatu czwartego, ażeby zmienił zdanie na temat swojej podwładnej policjantki, nie chcę wymienić o imieniu i nazwisku, ale to jest aspirant i to kobieta i żądam kategorycznie na YouTubie, ażeby ona złożyła dymisję z policjantki, bo ona się nie daje na policjantkę, gdyż ona nie umie badać ludzi, którzy prowadzą te zapomniałem, ale dobra, zapomniałem starczy. I bardzo proszę, ażeby komendant komisariatu czwartego ty bądź dzwonił. Komendantem. Dziękuję bardzo.